Dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny dzień poszukiwań w północnej elipsie spadku meteorytu Pułtuskiego. Dzisiaj ponownie będę szukał Alterem 71, nadal go testuję z cewką Discovery Mars MD. Jest to naprawdę bardzo fajny komplet. Chcę go dokładnie przetestować, zanim do końca polecę. Na razie naprawdę bardzo dobrze się sprawuje. No i zobaczymy. Dzisiaj nie będę robił żadnych testów, tylko same poszukiwania, natomiast chodząc w ścieżce, jeżeli znajdę jakiś konkretny sygnał, będę to nagrywał, wykopywał, sprawdzał, co to jest, pokazywał Wam, jak ten wykrywacz potrafi ładnie identyfikować i rozumieć kamienie oraz inne rzeczy. Będę chodził w miksie, w dyskryminacji mam dyskryminację włączoną od minus 95 do plus 95 i numery od minus 95 do minus 78 mam zaakceptowane, inne numery będą wycięte. Także bardzo fajna pogoda, jest zachmurzenie, temperatura około 18 stopni, więc jest super, nie jest duszno, nie jest gorąco. Także bardzo fajne warunki, jeszcze przyjadą koledzy, będziemy wspólnie poszukiwać. A teraz biorę się za rozciąganie sznurków i za poszukiwania. Sprzęt do poszukiwań, czyli wykrywacz Alter 71, kamera do nagrywania, plecak, a w plecaku dwie łopatki, żeby sobie w dwóch miejscach je postawić, nie trzeba z nimi wtedy chodzić. Podstawowe rzeczy, takie jakie w plecaku się powinny znaleźć, czyli jakieś środki przeciwko owadom, komarom, tego typu latającym stworzeniom. Sznurki, woda, papier toaletowy, druga kamera, no i jakieś tam woreczki na ewentualne znaleziska. Także taki podstawowy sprzęt biorę za chwilę, zakładam na plecy. Wykrywacz w jedną rękę, kamera w drugą i ruszam. Teraz idę w miejsce, gdzie skończyłem szukać. Super pogoda, kompletne zachmurzenie. Ale patrzyłem na pogodę, że będzie za chwilę przejaśnienie i będzie słońce jednak, więc korzystam, dopóki jest chłodno. Teren super. Fajne kwiatki. Przyjemnie. Lekki wiaterek. Będzie bardzo fajnie. Zrobiłem już spory kawał. Mam nadzieję, że dzisiaj skończę zamierzony odcinek. Przejdę na następne pole. Ostatnio byli tu rolnicy, kosili, zbierali, także jest gdzie chodzić. Sprzęt przygotowany, sznurki rozciągnięte, szpadle zaniesione. Teraz biorę się za poszukiwania. Trochę inną metodę teraz przyjąłem. Jest jeden sznurek, następny jest oddalony o 10 stóp i przechodzę po prostu jedną ścieżkę w ten sposób. Następnie wracam do drugiego sznurka, zahaczam o teren, który robiłem po drugiej stronie. No i w ten sposób szybciej mi to idzie, nie muszę tak często przekładać sznurków. Także ruszam teraz na poszukiwania, no i zobaczymy, co uda się znaleźć. Wykrywacz w trybie mix, podciągnięty maksymalnie, także ma bardzo duże zasięgi obecnie. No i tak jak tu widzimy, jest sygnał, ale na minus 78, minus 75 są to rudy darniowe i tego typu rzeczy. Teraz mam numer na wykrywaczu minus 78, przeskakujący na minus 81. Wykopię ten sygnał, żeby sprawdzić, co tam jest i żeby Wam pokazać, jak on identyfikuje pewne sygnały. Jeżeli jest sygnał i jest numeracja minus 84, trzeba kopać na 100%. Jeżeli jest numeracja minus 84, przełamująca się na minus 81, może to być kamień magnetyczny, może to być ruda darniowa, ale jeżeli jest
mocny sygnał, zarówno w dynamice, jak i statyce, warto jest to jednak kopnąć i sprawdzić. Być może, że może być to jakiś mały meteoryt, ale dużo, dużo głębiej. I trzeba to sprawdzić. Teraz zobaczymy, co się tutaj znajduje. Tutaj mamy sygnał. No i za chwilę sprawdzę, co tam jest. Teraz idę, robię kolejną ścieżkę i teraz będę już skupiał się tylko na sygnałach minus 84, 81. Tam w oddali gdzieś chodzi inny poszukiwacz, teraz go nie widać. No a ja sobie tu idę tą trasą wytyczoną, wyznaczoną i szukam odpowiedniego sygnału. Poszukiwania meteorytów się troszkę różnią od innych poszukiwań. Szuka się konkretnego sygnału. Jest to dość żmudne, dość pracochłonne, zabierające dużo czasu. Bardzo często jest mało sygnałów, które się kopie. No, szczególnie jeśli się ma wykrywacz, który można tak ustawić, bo są wykrywacze, które po prostu albo bardzo często reagują na podobne rzeczy, a nie są to meteoryty. Trudno jest nam to rozeznać i musimy wiele kopać. No ja dzięki temu, że chodziłem z DFX-em, były momenty, że kopałem 1, 2, 3 dołki dziennie. Czasami w ogóle, ale bardzo często musiałem dziobnąć, żeby sprawdzić, czy tam coś rzeczywiście jest, czy to jest tylko zmineralizowana ziemia. I zacząłem chodzić z alterem, ustawiać go, testować. Obecnie chodzę nawet bez szpikulca. Numeracja ID nie oszukuje. Na dużej głębokości nie oszukuje. Do 40 cm. Także stoją sobie szpadelki 2, oddalone od siebie mniej więcej co 1/4 drogi, a dzięki temu, że chodzę w miksie, widzę, co mam pod cewką, jakie są przedmioty. Numeracja podpowiada mi, czy warto kopać, czy nie. Tryb miksa też jest fajny, bo wydobywa sygnały z ziemi, które może nas nie interesują, ale pokazuje nam ich bliskość ewentualnych innych rzeczy, które mogą się obok nich znajdować. I dużo, dużo łatwiej jest taki przedmiot namierzyć. Nie zostanie przymaskowany, ponieważ tryb statyczny również nam pokaże, że tam coś jest. Jeżeli nam się sygnały przełamują, na przykład z minus 84 na 1, warto kopnąć, bo może być to tylko ruda darniowa, ale może być też obok niej meteoryt. I to jest właśnie zaletą altera, że potrafi tak fajnie identyfikować. Rozmawiałem jakiś czas temu przez telefon z panem Rutyną. Jeszcze raz mu dziękuję za soft, który umożliwia poszukiwanie meteorytów. Być może, że pan Rutyna się pojawi tutaj na łąkach z saperem jeszcze. Może się nam w te wakacje uda spotkać, żeby jeszcze parę rzeczy sprawdzić z tym sprzętem. Natomiast na pewno z całym sercem mogę polecić go poszukiwaczom meteorytów. Pewne sugestie z mojej strony, które widzę w tym wykrywaczu, będę przekazywał panu Rutynie. Być może, że pan Rutyna pewnie jeszcze w nowych wykrywaczach zmieni pewne rzeczy. Może te moje podpowiedzi, moje propozycje mu się przydadzą i spodobają. A jedną z takich ważniejszych, które chciałbym mu przekazać i mówiłem, to jest to, żeby wykrywacz w numeracji od minus 80, od minus 95 do plus 95 nie pokazywał danego przedmiotu co 3 numery, ale co 1. Bardzo by to pomogło w identyfikacji meteorytów
i ewentualnie ich rozróżnianiu i maskowaniu. Jeszcze jest kilka innych niuansów, które napiszę w mailu panu Rutynie, które moim zdaniem warto jest wykorzystywać, żeby ulepszać ten produkt, bo jest naprawdę niezły, a może być jeszcze lepszy. Za chwilę przekładam sznurki i idę dalej szukać. Jeżeli znajdę jakiś konkretny, fajny sygnał, wykopię i będziemy sprawdzali, co tam jest. Krótka przerwa w poszukiwaniach. Idę się chwilę relaksacyjnie przejść. Zadziwia mnie ciągle ta piękna przyroda. Dlatego zamieszczam te zdjęcia w moich filmach. Zapach kwiatów jest niesamowity. Słodki. Niektóre łąki są wykoszone, kwiatki już odrastają, ale dzięki temu widać, jakie są piękne. Czasami zrywam je dla żony, wiozę do domu, ale niestety potrafią po drodze paść, więc chociaż robię zdjęcia, żeby je pokazać, jak tu pięknie. W tym miejscu otrzymałem sygnał -84, bardzo wyraźny. Wykopałem ten dołek. No i chciałbym teraz zaprezentować, co on tam tutaj pokazał. Nie jest to zmineralizowana ziemia, ale jest to ziemia, na której palono kiedyś ognisko. I takie stare ogniska też potrafią dawać sygnał na meteoryty. Zaprezentuję sygnał. Sygnał jest zarówno w dołku, jak i w tej wykopanym piachu. No i to świadczy o tym, że nie jest to meteoryt. Oczywiście można sprawdzać, kopać, ale jeżeli mamy dwa sygnały w dołku i w tym wykopanej górce, to raczej nie jest to meteoryt. Dzisiaj używam krokomierza. Jestem ciekaw, ile zrobię kroków i ile kilometrów będzie dzisiaj zrobione. Na końcu wam napiszę. Idę kolejną ścieżką. Wykrywacz dostroiłem do gruntu. Jest w trybie miksa. Widać ślady, jak w wielu miejscach nadal ryją dziki. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że są takie miejsca, gdzie jest mało poryte i to może wyglądać tak, jakby poszukiwacze to poryli. A to nie my, tylko po prostu dziki. Tak to wygląda. Tutaj, tam większe ilości. No ale co zrobić? Dzikom nic ludzie nie zrobią, a na nas będą krzyczeć. No ale cóż. Grunt, że możemy szukać tutaj, w tym terenie. Mamy pozwolenie od rolników. Jest kilka bardzo ładnie wykoszonych łąk. Dzisiaj miałem kilka sygnałów takich kamiennych. Sygnałów z zmineralizowanej ziemi. Rudy darniowej. Trafiło się stare ognisko. No, można się zorientować jeszcze o tym, że to było ognisko, bo oprócz tego sygnału na meteoryt dość silnego było po prostu wokół mnóstwo innych rzeczy, jakichś puszek i tak dalej, także na 100% nie był to meteoryt, no ale tak czasami działa. Wykrywacz jest tak podkręcony w sensie gruntu, że widzi różne anomalia glebowe, również takie
gdzie była kopana ziemia, gdzie paliło się ognisko. Wykrywacz po prostu te anomalie rejestruje. A do operatora, jak mówi saper, należy sprawdzenie takiego miejsca. Czy jest to tylko nasze mniemanie, że coś tam może być, czy coś naprawdę jest. No, sygnał był dość duży, rozległy, więc łatwo było to rozeznać. Ale czasami warto sprawdzić. Tym bardziej, że nie ma tutaj dużo sygnałów, nie ma jakiejś męczarni. I po prostu można sobie sprawdzić raz na jakiś czas coś. Za chwilę kończę ścieżkę i idę szukać dalej. Jak mówi brodaty zbir. Szukam dalej. Pozdrawiam, Zbyszek. W razie deszczu w jednej ręce wykrywacz, w drugiej parasolka. Prosty patent. Chodzimy sobie, szukamy. Tu nie mokniemy, a tu sobie chodzimy, szukamy w koszulce. Nie musimy się gnieździć i męczyć i pocić w jakichś foliach. Super patent. Muszę kupić męską i większą. Jeszcze szukam. Jeszcze świeci słońce, ale idzie burza. Będę musiał chyba niedługo się zwijać. Tak to wygląda. Przed chwilą widzieliśmy żurawie, które szykują się do odlotu razem z młodymi. Uczą ich robić klucz. Może mi się uda jeszcze je nakręcić. Nie miałem już sobie kamery, ale bardzo ładny widok. No, mogło być około 50 sztuk. Podsumowanie dnia. Dzisiaj zrobiłem ładnych parę kilometrów. Nie wiem dokładnie ile, na pewno z 5. Sprawdzę, potem to Wam podam. Miało padać, na szczęście nie pada. Ale już powoli będę kończył, bo czuję się trochę zmęczony. Także został mi niewielki odcinek do takich szuwarów, gdzie przyjadę, w przyszłym tygodniu będę kończył, potem przejdę tam, gdzie są wykoszone łąki. No i tam przejdę. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.